Ewangelia według świętego Mateusza. Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i braci jego. Judas zaś zrodził Faresa i Zarę z Tamary. A Fares zrodził Ezrona. Ezron zaś zrodził Arama. A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zaś zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona. Salmon zaś zrodził Booza z Rachaby, a Booz zrodził Obeda z Ruty. Obed zaś zrodził Jessego, a Jesse zrodził Dawida króla. A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa. Salomon zaś zrodził Roboama, a Roboam zrodził Abiasza. Abiasz zaś zrodził Azę, a Aza zrodził Jozafata. Jozafat zaś zrodził Jorama, a Joram zrodził Ozjasza. A Ozjasz zrodził Joatama, Joatam zaś zrodził Achaza, a Achaz zrodził Ezechiasza. Ezechiasz zaś zrodził Manassesa, a Manasses zrodził Amona. Amon zaś zrodził Jozjasza, a Jozjasz zrodził Jechoniasza i braci jego w przeprowadzeniu do Babilonu. A po przeprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela. Salatiel zaś zrodził Zorobabela, a Zorobabel zrodził Abiuda. Abiud zaś zrodził Eliakima, a Eliakim zrodził Azora. Azor zaś zrodził Eliuda, a Eliud zrodził Eleazara. Eleazar zaś zrodził Matana, Matan zaś zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego nazywają Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama aż do Dawida, pokoleń 14. I od Dawida aż do przeprowadzenia do Babilonu, pokoleń 14. A od przeprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń 14. Z narodzeniem zaś Chrystusa tak było. Gdy była poślubiona matka jego Maryja Józefowi, pierwej nim się zeszli, znaleziona jest jako mająca w żywocie z Ducha Świętego. Józef zaś, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławiać, chciał ją potajemnie opuścić. Gdy zaś o tym myślał, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Maryi, małżonki swej, albowiem co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest. Porodzi zaś syna i nazwiesz imię jego Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. To wszystko zaś się stało, aby się wypełniło, co jest powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: oto Panna będzie mieć w żywocie i porodzi syna, i nazwą imię jego Emmanuel, co się wykłada Bóg z nami. Józef zaś, wstawszy ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją. I nie poznawał jej,
aż porodziła syna swego pierworodnego i nazwał imię jego Jezus. Gdy więc narodził się Jezus w Betlejem Judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzie jest, który się narodził król żydowski? Albowiem ujrzeliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się jemu. Król zaś Herod, usłyszawszy to, zatrwożył się i cała Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i doktorów ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejem Judzkim, bo tak jest napisane przez proroka. I ty, Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wyjdzie wódz, który by rządził ludem moim izraelskim. Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czas gwiazdy, która się im ukazała. I posyłając ich do Betlejem, rzekł: idźcie i wywiadujcie się pilnie o dzieciątku. A gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja, przybywszy, pokłonił się jemu. Którzy, wysłuchawszy króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecię. Ujrzawszy zaś gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego. I upadłszy, pokłonili się jemu. A otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do swojej krainy. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: wstań i weźmij dziecię i matkę jego, a uciekaj do Egiptu. I bądź tam, aż ci powiem, bo stanie się, że Herod będzie szukał dziecięcia, żeby je zatracić. A on, wstawszy, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. I był tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co było powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mojego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo. I posławszy, pozabijał wszystkie dzieci, które były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, od 2 lat i niżej, według czasu, o który się był wypytał od mędrców. Wtedy się wypełniło, co jest powiedziane przez Jeremiasza, proroka mówiącego: głos usłyszano w Ramie, płacz i krzyk wielki. Rachel płacząca synów swoich i nie chciała dać się pocieszyć, bo ich nie ma. Gdy zaś Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań i weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli ci, co czyhali na życie dziecięcia. A on, wstawszy, wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Usłyszawszy zaś, że Archelaus królował w Judei w miejsce Heroda ojca swego, bał się tam iść. A napomniany we śnie ustąpił w strony galilejskie i przyszedłszy osiadł w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków, że nazwany będzie Nazarejczykiem.
W owe zaś dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: czyńcie pokutę, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Ten bowiem jest, który zapowiedziany był przez Izajasza proroka, mówiącego: głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, proste czyńcie ścieżki jego. Sam zaś Jan miał odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany około biodr swoich. Pokarmem zaś jego były szarańcze i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i cała Judea i cała kraina około Jordanu. I byli chrzczeni przez niego w Jordanie, spowiadając się z grzechów swoich. Gdy zaś widział wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu swego, mówił im: plemię żmijowe, któż wam pokazał, że unikniecie przyszłego gniewu? Czyńcie więc owoc godny pokuty, a nie chciejcie mówić sami w sobie: ojca mamy Abrahama. Albowiem wam powiadam, że Bóg ma moc z tych kamieni wzbudzić synów Abrahamowi. Już bowiem siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Przeto wszelkie drzewo, które nie daje owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, co przyjdzie po mnie, mocniejszy jest niż ja, którego trzewików nie jestem godzien nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. A jego wiejadło w ręce jego i wyczyści boisko swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, plewy zaś spali ogniem nieugaszonym. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei nad Jordan do Jana, aby był przez niego ochrzczony. Jan zaś go wstrzymywał, mówiąc: winienem być ochrzczony od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus zaś odpowiadając, rzekł mu: zaniechaj teraz, albowiem tak się nam godzi wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy go dopuścił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody i oto otworzyły się dla niej niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jako gołębice i przychodzącego nań. A oto głos z niebios mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym sobie upodobałem. Wtedy Jezus był zaprowadzony na pustynię przez Ducha, aby był kuszony od diabła. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, potem łaknął. I przystąpiwszy kusiciel, rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. On zaś odpowiadając, rzekł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy go wziął diabeł do świętego miasta i postawił go na ganku świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się na dół, albowiem napisane jest, że aniołom swoim rozkazał o tobie i będą cię na ręku nosić, byś przypadkiem nie zranił o kamień nogi swej. Rzecze mu Jezus: również napisane jest, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Wziął go znów diabeł na górę, wysoką bardzo, i ukazał mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam tobie, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon. Wtedy mu rzekł Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisane jest,
Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł. A oto aniołowie przystąpili i służyli mu. Gdy zaś Jezus usłyszał, że Jan został wydany, uszedł do Galilei i opuściwszy miasto Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, na pograniczu Zabulona i Neftalima, aby się wypełniło, co było powiedziane przez Izajasza proroka. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalima, droga morska za Jordanem, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką i siedzącym w krainie cienia śmierci wzeszła im światłość. Odtąd począł Jezus przepowiadać i mówić: pokutę czyńcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Gdy zaś Jezus szedł nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego zowiął Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze, albowiem byli rybakami. I rzekł im: pójdźcie za mną, a uczynię, że się staniecie rybakami ludzi. A oni, natychmiast opuściwszy sieci, poszli za nim. A idąc dalej stamtąd ujrzał drugich dwóch braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiających sieci swoje. I wezwał ich, oni zaś, zaraz opuściwszy sieci i ojca, poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w synagogach ich i przepowiadając Ewangelię Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. I rozeszła się sława Jego po całej Syrii. I przynosili Mu wszystkich źle się mających, nawiedzonych rozmaitymi chorobami i dolegliwościami, i opętanych od diabłów, i lunatyków, i sparaliżowanych, i uzdrowił ich. I szły za nim wielkie rzesze od Galilei i Dekapolu, i Jerozolimy, i z Judei, i zza Jordania. Jezus zaś, widząc rzesze, wstąpił na górę. A gdy usiadł, przystąpili ku niemu uczniowie jego. A otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam będą złorzeczyć i będą was prześladować i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłamiąc dla mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiosach,
bo tak prześladowali proroków, którzy przed wami byli. Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól zwietrzeje, czym będzie solona? Na nic się więcej nie przyda, tylko żeby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może się skryć miasto leżące na górze. Ani nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiosach. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązywać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo jedna kreska nie odmieni się w zakonie, aż się wszystko stanie. Kto by więc rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełnił i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam, że jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż doktorów zakonnych i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziane było starym: nie będziesz zabijał. Kto by zaś zabił, będzie winien sądu. Lecz ja wam powiadam, że każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. Kto by zaś rzekł bratu swemu: głupcze, będzie winien rady. A kto by rzekł: szalony, będzie winien ognia piekielnego. Jeśli tedy ofiarujesz dar swój do ołtarza i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i idź pierwej pojednać się z bratem swoim. A wtedy, przyszedłszy, ofiarujesz dar swój. Pogódź się prędko z przeciwnikiem swoim, póki z nim jesteś w drodze, by cię przeciwnik nie podał przypadkiem sędziemu, a sędzia by cię nie podał słudze i byłbyś wrzucony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni pieniążek. Słyszeliście, że powiedziano starym: nie będziesz cudzołożył. A ja powiadam wam, że każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył w sercu swoim. Jeśli więc prawe oko twoje gorszy cię, wyrwij je i odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niż by całe ciało twoje miało być wrzucone do piekła. A jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie. Albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, niż by całe ciało twoje miało iść do piekła. Powiedziano zaś: ktokolwiek opuści żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. Lecz ja wam powiadam, że wszelki, który opuści żonę swoją, wyjąwszy przyczynę poróbstwa, sprawia, że ona cudzołoży. I kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Słyszeliście również, że powiedziano starym: nie będziesz krzywo przysięgał, ale oddasz Panu przysięgi swoje. Ja wam zaś powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, bo jest tronem Boga,
ani na ziemię, bo jest pod nóżkiem nóg Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, bo nie możesz uczynić jednego włosa białym albo czarnym. Lecz niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto więcej jest, od złego jest. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko i ząb za ząb. Ja zaś wam powiadam, byście się nie sprzeciwiali złemu. Ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. A temu, który chce się z tobą w sądzie spierać i wziąć suknię twoją, odstąp mu i płaszcz. A ktokolwiek by przymuszał cię na 1000 kroków, idź z nim i drugie 2. Temu, co cię prosi, daj. I nie odwracaj się od tego, który chce u ciebie pożyczyć. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego. Ja zaś wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiosach, który sprawia, że słońce jego wschodzi nad dobrymi i złymi i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Albowiem jeśli miłujecie tych, co was miłują, cóż za zapłatę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż więcej czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Wy więc bądźcie doskonali, jako i Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed ludźmi, abyście byli widziani od nich, bo inaczej zapłaty mieć nie będziecie u Ojca waszego, który jest w niebiosach. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to obłudnicy czynią w synagogach i po ulicach, aby byli czczeni od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, wzięli zapłatę swoją. Ale gdy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewica twoja, co prawica twoja czyni, aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy radzi modlą się w synagogach i stojąc na rogach ulic, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, wzięli zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlić będziesz, wejdź do izdebki swojej, a zawarłszy drzwi, módl się do Ojca swego w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. Modląc się zaś, nie mówcie wiele, jak poganie, albowiem mniemają, że w wielomówstwie swoim będą wysłuchani. Nie bądźcie więc do nich podobni, albowiem wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Wy tedy tak się modlić będziecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebiosach, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Jeśli bowiem odpuścicie ludziom grzechy ich, odpuści wam też Ojciec wasz niebieski grzechy wasze. Lecz jeśli nie odpuścicie ludziom, ani Ojciec wasz nie odpuści wam grzechów waszych. Gdy zaś pościcie, nie bądźcie jak obłudnicy, smutni, albowiem wyniszczają twarze swoje, aby się okazali ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, że wzięli zapłatę swoją. Ale ty, kiedy pościsz, namaść głowę swoją i umyj oblicze swoje, abyś się nie okazał ludziom, że pościsz, ale Ojcu swemu, który jest w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda tobie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i mól psuje i gdzie złodzieje wykopują i kradną. Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie psuje i gdzie złodzieje nie wykopują, ani nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam jest i serce twoje. Świecą ciała twego jest oko twoje. Jeśliby oko twoje było szczere, wszystko ciało twoje światłe będzie. Ale jeśliby oko twoje było niegodziwe, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka będzie sama ciemność. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo przy jednym stać będzie, a drugim wzgardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie wasze, co byście jedli, ani o ciało wasze, czym byście się odziewali. Czyż życie nie jest ważniejsze niż pokarm, a ciało niż odzienie? Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko ważniejsi niż one? A kto z was, obmyślając, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? A o odzienie czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A powiadam wam, że ani Salomon w całej chwale swojej nie był odziany jak jedna z tych. Jeśli zaś trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, jakże daleko więcej was, małej wiary. Nie troszczcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie pilnie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie więc najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Nie troszczcie się więc o jutro, albowiem jutrzejszy dzień sam o siebie będzie się troszczył. Dosyć ma dzień swojej nędzy. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzić będziecie, takim was osądzą. Jaką miarą mierzyć będziecie, taką wam odmierzą. Czemuż to widzisz źdźbło wokół brata swego, a nie widzisz belki w oku swoim? Albo jakże mówisz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. O błudniku, wyrzuć pierwej belkę z oka twego, a wtedy zobaczysz, jak wyrzucić źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte,
ani nie rzucajcie pereł waszych przed wieprze, by ich przypadkiem nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, żeby was nie rozszarpały. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje. I kto szuka, znajduje. A pukającemu będzie otworzone. Albo który z was człowiek, jeśli by go syn prosił o chleb, czy poda mu kamień? Albo jeśli by prosił o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć jesteście złymi, umiecie dobre datki dawać synom waszym, jakże daleko więcej Ojciec wasz, który jest w niebiosach, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, bo to jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka brama i przestronna jest droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest, którzy przez nią wchodzą. O, jak ciasna brama i wąska jest droga, która wiedzie do życia, a mało jest tych, którzy ją znajdują. Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich. Czy zbierają z cierni jagody winne, albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre rodzi owoce dobre, a złe drzewo rodzi owoce złe. Nie może drzewo dobre rodzić owoców złych, ani drzewo złe rodzić owoców dobrych. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A przeto z owoców ich poznacie ich. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, co czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Wielu powie mi w ów dzień: Panie, Panie, czyśmy nie prorokowali w imię Twoje i w imię Twoje nie wyrzucali czartów? I w imię Twoje nie czynili wielu cudów? A wtedy wyznam im, żem was nigdy nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Każdy więc, który słucha tych słów moich i wypełnia je, będzie przyrównany człowiekowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i wiały wiatry, i uderzyły na ów dom. A nie upadł, bo był na opoce ugruntowany. I każdy, który słucha tych słów moich, a nie wypełnia ich, będzie podobny człowiekowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz, i przyszły rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i upadł. I był upadek jego wielki. I stało się, gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się rzesze nad nauką jego. Albowiem nauczał ich jak władzę mający, a nie jak ich doktorowie i faryzeusze.